Witajcie! Dzisiaj mega odcinek i prawdziwa unboxingowa uczta. Patrzeć co nie miara, ale właściwie skoncentrujemy się na jednej, raczej na tych dwóch ostatnich. No i z AliExpress mamy tutaj kolejną dostawę 50 sztuk maseczek KN95, czyli FFP2, tym razem w gustownym czarnym kolorze. Czyli w sumie all in all zbytnio nic ciekawego, poza oczywiście dobrą ceną i szybkim czasem dostawy. W kolejnej paczuszce mamy coś już lepszego. Bardzo fajny, bezprzewodowy irygator za całe 111 zł. Ale o parametrach dużo lepszych niż czterokrotnie droższy Waterpik WP560, który według Ceneo aktualnie chodzi jakieś 420-480 zł, nawet więcej. No i tutaj niektórzy oglądający moje starsze filmy mogą słusznie zauważyć, po co im kolejny irygator. Przecież mają doskonały Braun Oral-B z Demobilu. Czyżby tamten się już popsuł? Także dementuję plotki. Nasz Oxyjet sprawuje się idealnie. No i tu gorąco polecam obejrzeć ten starszy film odnośnie tak zwanych returnów, czyli zwrotów konsumenckich, bo te irygatory Brauna w miarę często pojawiają się na Allegro. No i jak i z mało istotną skazą można trafić naprawdę za grosze. A co do bezprzewodowego irygatora z Chin, no to przyczyna jest bardzo prozaiczna. Syna ostatnio uszczęśliwiliśmy aparatem na zęby, a że zdawa mu się trochę wyjeżdżać, to potrzebuje coś, co może zabierać ze sobą, żeby aż się tak nie męczyć z tymi nitkami czy tam szczoteczkami międzyzębowymi. No więc ma teraz irygator bezprzewodowy. No a w czym jest lepszy ten chiński od firmowego Waterpika? No mamy tutaj chociażby 5 poziomów intensywności od 2 do 7,6 bara, podczas gdy Waterpik ma tylko 3. No i to 3,1 do 5,2 bara maksymalnie. Mamy też nieznacznie większy zbiorniczek na wodę, no jak też dużo dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. No oczywiście mówię to wszystko na podstawie tego, co było w opisach handlowych obu urządzeń, a wiadomo, że papier przyjmuje wszystko. Tak się jednak składa, że też posiada akurat wyżej wymienionego Waterpika, więc nie omieszkam przy okazji zrobić tak zwane porównanie side by side, no i zobaczymy, jak to wygląda w naturze. No zresztą ten irygator z Chin znalazłem, robiąc po prostu zdjęcie tego, co stało na półce w łazience teściów. No i przepuszczając przez funkcję Image Search w aplikacji AliExpress. No to sobie zobaczcie. Sami zresztą możecie przyznać, że oba urządzenia wyglądają bardzo podobnie. Także irygator zaraz opakowujemy i z grubsza obejrzymy. No ale zobaczmy pozostałe paczuszki. Tutaj, nie wiem czy nie zamieniłem. Tu mamy fikuśne siodełko do roweru, będąc nad morzem na wakacje podkorciło nas, żeby sobie pojechać na koniec Helu pociągiem, tam wypożyczyć rowery, no i wrócić do Władysławowa. Takie delikatne 37 czy 38 km. No z jednej strony radość ogromna, jak już od Kuźnicy widzimy, że samochody stoją w 13-kilometrowym korku, próbują się wydostać z cypla, no a my sobie tutaj spokojnie jedziemy ścieżką rowerową. No, tyle, że w tym momencie już mamy potworny ból dupy. No i to tak dosłownie, bo siodełka w tych rowerach z wypożyczalni były strasznie niewygodne. No i to też mi przypomniało, dlaczego nie jeżdżę za często na własnym rowerze, a przynajmniej nie na jakieś tam dalsze dystanse, jak to kiedyś na Ślęże, czy jeszcze dalej. No bo mam też bardzo niewygodne siodełko. No i próbowałem doktoryzować temat, szerokość, nachylenie siodełka, nakładki żelowe, itp. itd. No ale jak wiecie, jestem strasznym gadżeciarzem, no i stwierdziłem, że próbuję jakieś bardziej fikusyczne rozwiązanie. No i oto mam siodełko ze wsparciem osobnym dla każdego z pośladków. Także to też sobie zaraz obejrzymy, ale oczywiście szczegółowa recenzja, jak już zamontuję na rowerze. No czyli przy mojej prokrastynacji w domyśle lato 2021. No i dochodzimy do klubu programu. Dwie paczuszki. Najprawdziwsze spodnie Giorgio Peviani. Dobrze słyszeliście, nie żaden tam Armani, tylko oryginalny Peviani. No i tutaj możecie mieć słuszne skojarzenia ze stragonowymi podróbami jakichś znanych marek z jakąś przekręconą nazwą, tak żeby niby nie naruszać praw ochrony znaku towarowego. Aczkolwiek to, co Wam pokażę, jest dalekie od takiej typowej tandety i podrób. Marka Giorgio Peviani została stworzona gdzieś tam na początku lat 90. przez Adama Asmala, imigranta z Zambii, prowadzącego chyba już jakieś 30 lat mały sklepik z ciuchami w Londynie. Wprawdzie Adam zawsze stawiał na jakość, fenomenalny design. No to gdyby nie niejaki Uba Butler,
to pewnie nikt z nas by o nim i jego marce nie słyszał. No i tutaj przydałaby się mała dygresja na temat samego pana Butlera. Jak czytamy o nim w opisie jego niedawnej książki na Amazonie, mniej niż rok temu Uba Butler mieszkał jeszcze w małej stodole ogrodowej w Londynie, z trudem opłacając czynsz i żyjąc na diecie składającej się głównie z gotowanych jaj. Bezpieczne jest tutaj stwierdzenie, że właściwie to nic w życiu jeszcze nie osiągnął. No jak czytamy dalej na Wikipedii, w tamtym czasie Uba zajmował się różnymi rzeczami, między innymi pisaniem artykułów do różnych magazynów, no ale też i sponsorowanych, no czyli tutaj czytajcie, fałszywie pozytywnych recenzji dla różnych lokali. No i tak pisząc te recenzje wpadł na genialny pomysł. Dlaczego nie spróbować stworzyć fałszywą restaurację i spróbować ją wypromować na którymś z portali podróżniczych? Szybko wprowadził pomysł w czyn i tak w kwietniu 2017 roku powstała The Shed at Dulwich, czyli po prostu stodoła w Dulwich. Uba stworzył profesjonalnie wyglądającą stronę internetową, no i tam też powrzucał zdjęcia wymyślnych potraw z tego, co akurat znalazł pod ręką, czyli na przykład pianki do golenia, czy jakieś tam tabletki do zmywarki. Następnie zgłosił ten swój lokal w serwisie TripAdvisor, no i zaczął promocję. Prosił różnych znajomych o pozytywne recenzje lokalu, a gdy z czasem telefon, który nabył specjalnie na cel tego projektu, zaczął się urywać, no i ludzie próbowali zdobyć rezerwację i ciągle słyszeli, że niestety, ale najbliższe miesiące są już zabite, nie ma możliwości, wszystkie terminy zajęte, no to nastąpiła niebywała rzecz. Zaczęły się pojawiać recenzje całkowicie obcych ludzi, twierdzących, że to niby byli w tej restauracji, jacy to oni nie są nią zachwyceni. No bo przecież jak się jest jakąś topową influencerką, czy tam jakimś innym gwiazdorem, no to chyba wypada bywać w restauracji, do której praktycznie nikt inny się nie może dostać, nie? No i ostateczny efekt był taki, że 1 listopada 2017 roku restauracja poszybowała w TripAdvisorze na pierwsze miejsce rankingu spośród chyba 18 tysięcy z kawałkiem restauracji w Londynie. W tym samym miesiącu Uba stwierdził, że faktycznie jednorazowo zaprosi grupę 10 wybrańców, no i poda im jakieś tanie marketowe gotowce ogrzewane w mikrofali. Oczywiście podane w stylu kuchni nowoczesnej, w jakiś bardziej wymyślny sposób. Od tam goście chyba byli z opaskami na oczach, także byli zachwyceni, chwalili, co to za wspaniały powiew świeżości, unikalność koncepcji itp. itd. No i z całości powstał bardzo ciekawy dokument, który możecie sobie obejrzeć na YouTubie, pokazujący w gruncie rzeczy, jacy to ludzie są próżni, zakłamani i jak nie należy wierzyć w te wszystkie recenzje w internecie. No i tutaj zrobię taką małą dygresję z naszego własnego podwórka na temat krytyków kulinarnych. Taka dygresja w dygresji, czyli już mamy małą incepcję. Będą dwa słowa na temat pana Piotra G. z wrocławskich podróży kulinarnych. Swojego czasu śledziłem z ciekawością jego blog, ale wszystko z czasem zaczęło wyglądać jakby pisane na jedno kopyto. No, ostatnio czarę goryczy dopełniła jego ostatnia niby recenzja restauracji Mińska 38, którą mamy akurat pod firmą i której jakoś potrafiłem okazję osobiście doświadczyć. To nawet nie chodzi o recenzję, która delikatnie mówiąc jest z dupy, ale reakcję na komentarz mojego kolegi, który miał czelność w komentarzu na blogu o tym delikatnie wspomnieć. To jest Olek zakwestionował obiektywność pana Piotra, zarzucając mu, że z jednej strony jedzie po lokalu, w którym faktycznie jest dobre jedzenie, a z drugiej potrafi się jakoś dziwnie zachwycać fast foodowym chłamem. No, nie zgodził się też na nazwanie Muchoboru gastronomiczną pustynią. Wrzucił mu tam informacje o kilku innych wartościowych lokalach, o których istnieniu pan Piotr zdaje się nie miał zielonego pojęcia. No też chciałem dorzucić swoje dwa grosze do komentarza Olka, ale nie zdążyłem, bo co robi nasz guru krytyk? Ano kasuje niewygodne dla siebie komentarze, a komentujących od razu banuje. Krytyk, który sam nie akceptuje żadnej krytyki, i nie potrafi przyznać się do błędu. Do tego czytałem ostatnio na profilu restauracji Wyłowione. No i tu chyba z 10 czerwca był ten wpis, tak wy sobie zobaczcie. Po 2 latach w końcu wygrali z nim proces. Jak pisali, po krzywdzącej recenzji też usuwał jej komentarze. Zablokował możliwość komentowania zarówno z profilu restauracji Wyłowione, jak i prywatnych profili. No i uniemożliwił im ustosunkowanie się do wyssanych z palca informacji o niby pochodzeniu używanych przez nich produktów. Ale Wyłowione nie zostawili tego
i nie pozostali bierni, no i wytoczyli mu proces. No jak czytamy, w ramach wyroku miał m.in. zamieścić na swoim profilu przeprosiny. No jakoś, jak poszukacie, to nie bardzo gdzie znaleźć. Ktoś tam w komentarzach pisał, że owszem, przeprosiny zamieścił, ale wkrótce zaraz potem usunął. Także tutaj uwaga może na przyszłość dla sędziów w podobnych sprawach. Wyrok chyba powinien być sformułowany. Zobowiązany jest zamieścić i utrzymać przez okres nie krótszy niż 5 lat przeprosin na blogu i tak dalej, i tak dalej. Tak więc panu Piotrowi G. już dziękujemy. Odlajkowujemy jego wrocławskie podróże kulinarne. No i wracamy teraz do naszego wcześniejszego bohatera. No, czyli tutaj jakby ktoś się pogubił, do naszej poprzedniej dygresji. Uba Butler po spektakularnym sukcesie z szopą no nie spoczął na laurach i wymyślił sobie, że może teraz zostanie sławnym projektantem mody. No i że wbije się na jedno z największych imprez modowych, czyli Paris Fashion Week. Oczywiście, czym byłby projektant bez faktycznego produktu? No i tutaj dochodzimy do naszego Giorgio Peviani. Kolega Butler stwierdził, że kupi trochę jeansów, uda się z nimi do Paryża, no i będzie udawać samego Giorgio Pavaniego. No i tutaj nie będę już wchodził w szczegóły, bo całej akcji możecie sobie obejrzeć kolejny dokument na YouTube. No jak też na serwisie Vice poczytać sobie nawet po polsku. Wyszukajcie sobie tylko artykuł pod tytułem Jak wkręciłem się na krzywy ryj na sam szczyt paryskiego tygodnia mody. No i tak teraz po przydługim wstępie może zajrzyjmy faktycznie co mamy w tych naszych poczuszkach. No dobra, jak widzicie, delikatna zmiana lokalu. Na dole karmider, to stwierdziłem, że nagram dalszą część w łazience. Na przykład mamy tu chyba trochę jaśniejsze światło, będzie lepiej widać. To zostawimy na koniec i zacznijmy może od naszych maseczek. Tak jak mówiłem, tylko gdzie one są? Tu są maseczki. Jak mówiłem, maseczki Nothing Exciting powinny być w czarnym kolorze. Link, który widzicie pod spodem, ma w nazwie popielaty, ale to dlatego, że generalnie oferta jest wspólna dla wszystkich kolorów białych, popielatych i czarnych. Trzeba sobie tylko w opcjach wybrać. Także maseczki, tak jak poprzednio, jedynie różnią się barwą. Zresztą zobaczmy jedną na próbę. Kolejne 50 sztuk, także na chwilę powinny nam starczyć. W środku biała, z zewnątrz czarna, z zaworkiem pozwalającym łatwiej wydychać powietrze. O, ale jednak troszkę się różnią od tych białych, czy raczej popielatych poprzednich. Mam wrażenie, że gumka tak nie ciągnie za uszy. Także czarne są, przynajmniej dla mnie, delikatnie wygodniejsze. Ale ściągamy, żeby nie tłumiła odgłosów. Cała paka, 50 sztuk, 17 dolarów. Warto skorzystać. Bardzo dobre w tej cenie. Oha. Widzę, ten kaszel to od maseczek jest. No teraz pytanie, w której paczce było siodełko, a w której Waterpik? Z opisów nic nie wynika, ale może wylosujemy tą jako Waterpik i zaraz sobie oczywiście sprawdzimy. Jesteśmy w łazience, tak od razu zostanie już tutaj. A, patrząc po pudełku, chyba jednak mamy siodełko. Dokładnie, Wow Bike. Małe siodełko jak na siodełko. W szczególności takie, które ma być wygodne. Aha, patrzcie na to. Mamy dwie takie poduszeczki. Możemy je sobie rozsuwać na boki. Śrubki blokujące. Delikatnie pracują. O, zobaczmy, jak pasuje do pośladków.
Ciężko powiedzieć. Także przy najbliższej okazji zamontujemy, sprawdzimy. Na odwrót przykładałem. To jest R i L. Prawy i lewy pośladek oznakowany. Bo to chyba ma być lekko pod kątem. No. Zobaczymy. Także czekajcie na film z recenzji siodełka. A my zobaczmy Waterpika. Czyli paczuszkę. Tą. Cordless Oral Irrigator. No, rewelacja. Mamy w komplecie porządną torebkę podróżną. Instrukcje. Cała książeczka. W ilu językach? Niemiecki, angielski. Francuski, hiszpański i to chyba wszystko, polskiego nie ma. Tam ciekawe też nie ma rosyjskiego. A patrząc na marketing AliExpress, wydaje się, że Rosja to jest teraz główny rynek na sprzedaż produktów. Cały zestawik końcówek, tak jak w oryginalnym Waterpiku, zwykła szczoteczka taka drobna, chyba do przestrzeni międzyzębowej, dysza, druga szczoteczka, druga dysza, druga łopatka do mycia powierzchni języka, rewelacja, kabelek USB, ciekawe, z jednej strony USB, a z drugiej taki zwykły jak w zasilaczach. O. Dałem wersję w kolorze czarnym. Żółte, znaczy żółte, białe plastiki z czasem robią się żółte. O. Niechcący włączyłem. Nie wiem, po co jest ten cypelek tutaj. Aha, ten cypelek po prostu zasłania nam zasilanie. Tryb pracy, jak widać, wspomniane poziomy mocy, można regulować ciśnienie. Nie będę montował dyszy, ale generalnie jak działa irygator, to każdy wie. Koreczek do napełniania. W samej idei i wyglądzie praktycznie tak samo jak Waterpik. Mieliśmy maseczki, właściwie wszystkie główne produkty mieliśmy. Także teraz nasze spodnie Giorgio Peviani. Czerwony kolor, to się może się da, powinny Paviani nazywać. Tylko teraz, które są które? Bo zamówiłem w dwóch rozmiarach, 42 i 44 w wersji long, chociaż u nich long to jest akurat... Ile tam było? 33 cale, a ja tak z reguły noszę 34, tu gdzie 36 i podwijam. Mam nadzieję, że nie będą wyglądały jak rybaczki, tudzież jakbym miał wodę w piwnicy. Tu jest wersja 42, to spróbujmy może najpierw te większe. Teraz delikatnie rozciąć kopertę, bo już nieraz mi się zdarzyło niestety jakiś ciuch rozciąć razem z kopertą. Matnę krawędź. Rewelacja. Piękny czerwony kolor. Dokładnie taki jak lubię. Wypadły jeszcze jakieś broszurki. 70% zniżki. Big Dog Republic. Thank you. Rachunek. Cały 19 funtów. 19 pensów. Plus wysyłka 9,99 razem 29,98. Czyli tak w sumie za tanio nie jest, ale w porównaniu do Giorgio Armani
Tylko trochę. Cale. To ja się udaję za winkiel i zobaczymy, jak leżą. No dobra. Tak, 44 jak najbardziej pasują, ale 42 też spokojnie się wbije. Tak, kolejna przerwa i przymierzą drugie. Tylko zobaczę, czy się nie odbijam nigdzie bez gaci. Taka ciekawostka. Widzicie, widzicie. Nie tylko różnią się rozmiarem, ale różnią się też odcieniem. Te ciaśniejsze są w fajniejszej czerwieni, bo te tak trochę w bordo wpadają, a te są tak zwane Fire Truck Red. Chociaż z opisu nie wynikało, że są różne odcienie czerwonego. Ale cóż, pozostało tylko przymierzyć. Tylko jeszcze się zastanawiam, czy te to nie jest podróba Giorgio Pevani, bo w filmikach Uba Butlera logo wyglądało na etykietce dokładnie tak. A w tych ciemniejszych wygląda tak. Będzie trzeba sprawdzić. Ale przymierzamy te drugie. Ok. I 42 też jak najbardziej pasują. Tak, teraz tylko kwestia, w co się jutro ubrać do roboty. No i na dzisiaj właściwie to wszystko. Także subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce. Oczywiście linki do wszystkich produktów, które widzieliście w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w odpowiednich miejscach poniżej pod filmem, jak też i w komentarzu, który oczywiście w nowych wersjach odtwarzarki YouTube'a na komórkach musicie sobie specjalnie rozwinąć, żeby móc kliknąć na linki. Także polecam zajrzeć, bardzo fajne rzeczy. I na razie to tyle. Hej!